Witamy Was bardzo serdecznie. Tak, witam Was bardzo serdecznie. To jest nietypowy vlog, bo my teraz jesteśmy tutaj w tym takim malutkim okienku. W dużym okienku jest ktoś inny. W ogóle jakość HD mamy w tej chwili, więc to nie jest tak, że Wam przetwarza, tylko tak po prostu jest, ale mamy to też nagrane, tak wiecie, tak. To jest tego typu film, że możecie go słuchać, nie musicie go oglądać, musicie go słuchać gdzieś, bez obrazu nawet. Ale możecie też Ale oglądać. tak, też. I to jest chyba pierwszy wywiad. Tak, pierwszy wywiad, teraz tak, pisaliśmy o tym na karcie społeczności, pisaliśmy o tym na Discordzie, ale jak wiadomo, zasięgi nie zawsze docierają do wszystkich i może ktoś nie wie, ale dzisiaj będziemy właśnie przeprowadzać, tak jak mówiłaś, wywiad naszym kolegom, który jest kolekcjonerem gier między innymi, ale dzisiaj to będzie główny temat. No i prosiliśmy Was, abyście wysyłali jakieś pytania. Tych pytań było całkiem sporo, my dodaliśmy swoje i chcemy właśnie się oprzeć na tym temacie kolekcjonerstwa, na zbieraniu gier, jakichś tam grupkach retro, ogólnie no wszystkiego po trochu. Więc tyle kwestią wstępu. A teraz Ty, Oskar, coś powiedz. Witam wszystkich. Mam na imię Oskar. Mówią na mnie Kura, z tego jestem znany. Jestem kolekcjonerem gier, muzyki i też kaset VHS poniekąd. Znalazłoby się jeszcze pewnie kilka rzeczy typu karty Yu-Gi-Oh! Czy karty Pokémon, akurat wyprzedałem, ale to mniejsza z tym. No i dzisiaj opowiem Wam o mojej kolekcji i wszystkim, co z nią związane. Zresztą to, co będzie w pytaniach, będziecie Tak. słyszeć. To już zresztą z tyłu widać kolekcję, ale zakładam, że to nie jest nawet całość. Nie. Nie. To są 2/3 kolekcji, reszta jest w Polsce. Tak, bo mieszkasz w Anglii, tak? I masz jakby tak pół na pół, znaczy mniejsza i większa połowa, tak po No, matematycznemu, nie? niestety tak. No. W ogóle może najpierw zacznijmy od tego, jak się poznaliśmy. Tak, a no właśnie, to jest ważne, bo ten, taka prywata może być. No to myśmy się poznali tam przez znajomych w sumie. To było, ej, nie pamiętam, który to był rok. To było lato, dokładnie sierpień 2014 roku Kurde. w miejscowości Sopot. No, ty byłeś młody, ja byłem Ciut też starszy. ciut starszy, wiesz, wstecznie. No i co? I mieszkałeś, ogólnie jesteś z Poznania, z okolic Poznania? 100 kilometrów od Poznania. A. Jestem z Wielkopolski, bliżej Wrocławia mieszkam, ale no Wrocław już jest w innym województwie. Dokładniej okolice Rawicza, miejscowość Meranowo, bardzo mała miejscowość, chyba jedna z najmniejszych w Polsce. Obecnie liczy 19 czy 20 mieszkańców. Wow. O. No, byłem na podobnej wsi, tak mniej więcej wiem, jak tam. Znaczy, jest całkiem spoko, znaczy, jest spoko, ma swoje plusy i minusy, nie? Potem chwilę mieszkałeś w Sopocie i tam chyba wtedy się właśnie tak bardziej poznaliśmy. Tak, w sumie od razu jakaś taka gadka wyszła, że od No, pierwszego spotkania zaczęliśmy no. gadać. No i co? I potem się dowiedziałem, że w Anglii już siedzisz tak gdzieś ponad 2 lata? Tak, w październiku będzie 3. O. A rzeczywiście, ktoś by mógł pomyśleć, że może znać się przez kanał albo przez gry, nie? No bo Tak, taka jest tak, 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 tematyka, tak. a tu No. nie. No. Właśnie, tak też obstawiałem, że ludzie tak myślą, no. No. Nie, no także wiecie, była tam prezentacja, trochę wódki, trochę piwa i takie tam. Głównie pamiętam taterki w twoim Tat. wykonaniu O Jezu. swego Jak ja Tatry dawno nie piłem. Ej, w sumie i pan serio. Znaczy, to był jeszcze czas eksperymentów, nie? To był. tak, zdecydowanie dla mnie też. Z lepszym bądź gorszym efektem. Głównie gorszym, ale to ten. To tak Nawet kwestie wstępu, nie? kiedyś wylądowaliśmy w miejscowości, która się nazywa Męcikał, więc. A no. Tylko to tak wiesz, wylądowaliśmy w sensie.
Wiedzieliśmy, że tam jedziemy, bo wiesz, jak wylądujesz, to na przykład, że nie chcesz tam być i mimowolnie tam jesteś. Ja na przykład tak Tak. z Wejherowem raz miałem. Wysiadłem na Oj. głównym dworcu, ale gdzieś trochę dalej niż chciałem. Rozumiem. A teraz tu mieszkam, nie? Tak się Wiesz, zaczęło. to nie jest przypadek, to przeznaczenie, myślę, Tak. bankowo. Tak. W ogóle mam, ciężko powiedzieć, że to jest znajomy, to jest po prostu osoba, którą kojarzę, bo kiedyś oglądałem jego Maszlimy z Gotika, jak byłem bardzo młodym trolem i nie wiedziałem, co się dzieje w internecie, dopiero jak mi założyli, miałem z 10 lat i go poznałem w taki sposób. Gość się nazywa Tu Comics i on też mieszka w Wejherowie, wyobraźcie sobie. Się Coś ostatnio dowiedziałem. kiedyś wspominałeś o tym. A on ma duży kanał? Kiedyś był bardzo duży, w czasach, gdy rządziła Machnima z Gotika, ale te początki, bo teraz znowu rządzi. Teraz znowu jest pełno Gotika, nie wiem, czy zauważyliście. I no to on, ten pierwsza fala Aha, tych maszyn. okej. No. To No, skoro wstęp. No, 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 no. jak poznałem się z Anią. No, z Anią poznałem się Przer w sumie. tak, to już bardziej komputerowo, można powiedzieć, bardziej tematycznie. Tak, Przerabiają przerabiają komputerowo. komputerowo. I tak kwestia wstępu, już tak można, wiesz, odznaczyć sobie. No i Tak, tak. tak jak ci mówiliśmy, dużo pytań jest od widzów, ale sami też sobie wymyśliliśmy parę pytań. Jedno. Ile jest pytań ogólnie? 18. 18. Ogólnie jest tak jakby 19, ale jedno połączyliśmy, bo uznaliśmy wczoraj, że w sumie to są takie podobne i łączące się pytania. Okej. No dobra, no to takie najogólniejsze, jakie można zadać, czyli skąd się wziął w ogóle twój pomysł na kolekcjonowanie? Mój pomysł na kolekcjonowanie wziął się z tego. Znaczy, nie będę mówił, jak się zaczęło moje granie, bo to tam, no, słowem, ojciec miał na początku Commodore 64 i Pegasusa, no to od tego się zaczęło. Później miałem chwilę PlayStation 1, zanim w ogóle miałem PC-ta. I moje kolekcjonowanie zaczęło się w momencie, gdy dostałem od sąsiadki komputer 32 MB RAM-u i 4 MB karty graficznej. Pojechałem do sklepu z grami, to był 2007 rok. Jak bardzo późno miałem komputer. Znaczy, jak na mój wiek, to nie późno. I jedyna gra, jaka była obsługująca 32 MB RAM i 4 MB karty graficznej, to była Saga Heroes od jedynki do trójki z Ekstra Klasyki. I to była pierwsza moja gra, oryginalna gra, jaką kupiłem. Później zanim jeszcze dostałem ten lepszy komputer, strasznie dużo czasopism kupować i sobie czytałem bardzo dużo i tak dalej. I bardzo długo, do może, nie wiem, do 2012 roku zbierałem wyłącznie gry pecetowe. I to już było takie świadome kolekcjonowanie, można powiedzieć? Można tak powiedzieć, ale z pewnymi przerwami, no bo później zaczął się punk rock i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Zacząłem też zbierać muzykę, tak jak wiecie. I też porzuciłem te gry na jakiś czas, ale ostatecznie wróciłem do nich bardzo mocno, gdy przyjechałem do Anglii, bo jak zobaczyłem, jakie tu są ceny, jeśli chodzi o gry, to wybuchła mi głowa i w jaki łatwy sposób można je tu ogarnąć. No i od tego momentu, tak powiedzmy, 3 lata intensywnie, bez przerwy cisnę i zbieram. Tak, W o tej chwili. cenach w Anglii i w Polsce też jeszcze będziemy właśnie Tak, tak, rozmawiać. tak, tak, tak. Tak. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to o pytanie. A w sumie z tymi grami, to jakie są twoje kryteria kolekcji? Czy chodzi ci na przykład o jakieś konkretne gatunki gier, czy może o jakąś konkretną, na przykład na konkretną platformę, żeby ta gra była, albo na przykład o wersję językową, albo jakieś edycje limitowane, coś w ten deseń. Powiem tak, jeśli chodzi o gry, to staram się zbierać przede wszystkim wydania premierowe. Jeśli chodzi o gry konsolowe, to wyłącznie wydania UK, czyli angielskie, z pewnymi wyjątkami, bo niektóre gry nie ukazały się na rynku brytyjskim, czy też
w anglojęzycznym. Przykładem takim jest w wersji palowskiej gra Rule of Rose, którą mam w wydaniu hiszpańskim, ale kupiłem ją tylko ze względu na to, że ona tak czy siak ma angielskie napisy i jest po angielsku, więc totalnie. No i ewentualnie jeszcze gry w wersji polskiej kolekcjonuję, ale Tak. to tam akurat tym się tak sobie głowy nie zawracam. Zbieram na peceta gry premierowe i też z serii Extra Klasyka. Kojarzycie oczywiście tą Tak, serię. tak, tak. Kolekcja klasyki, ale tylko ta szara, ta pomarańczowa mnie nie interesuje. Jeśli chodzi o gry na PS2, to absolutnie wydań Platinum nie toleruję. Nie wiem, czy kojarzycie. To są takie reedycje, jak się jakaś gra sprzeda w jakiejś tam określonej ilości, można dodruk taki zrobić, ale no już ma to napisane Platinum i tam, czy tam Greatest Hits. No to tego też nie zbieram absolutnie. Wolę przepłacić czasem i kupić premierową, niż mieć to na półce. I ta wersja Platinum, rozumiem, że oprócz okładki się niczym nie różni. Absolutnie niczym. Więc tak to wygląda. No ale no, takie przyjąłem sobie kryteria i się No. trzymam, nie? Nie, no spoko. Tak na przykład jak mówiłeś o tych wersjach językowych, to przypomniał mi się materiał TV Gry, który raz oglądaliśmy. Włączamy sobie TV Gry, czy tam TV Filmy do spania, nie? I No. bo właśnie wspomnienie o grach, które tylko Polacy znają. Typu wiesz, Chłopaki nie płaczą, Maluch Racer. No, oczywiście. Czy powiedz mi, czy to jest ten materiał, gdzie tam było chyba ich top 8 czy top 7 tych gier? Chyba 10 Czy to... nawet ich było. Bo był jeszcze taki materiał, co się nazywa gry, które są nadzwyczaj popularne tylko w Polsce, ale tam nie było Chłopaki nie płaczą. Nie, wiesz, bo popularne tylko w Polsce to pewnie Gothic tam był, a tutaj chodziło tylko i Tak, tak, wyłącznie tak. o gry nie? Takie polskie. Aha, Właśnie. rozumiem. Dobrze. Wiesz, typu właśnie Chłopaki nie płaczą, nie? Ale w sumie dobra, może, bo tak sobie uświadomiłem, że może jednak jeszcze jedno pytanie bym dodał do tej puli, ale to na końcu, nie? Okej. Okej. Teraz jakaś osoba się zapytała, jaki jest twój ulubiony gatunek gier, a który lubisz No najmniej? to też się może łączyć z tym pytaniem Tak, poprzednim. Jakie tak, też może zbierasz, czy patrzysz na tak. gatunki gier? Kurczę, czy patrzę na gatunki gier? No na pewno są jakieś, w które gram najwięcej. No, RPG na pewno, no, to jest oczywiste, że RPG, ale też nie wszystkie mi się podobają. Są takie, które są dla mnie odstraszające wręcz. Lubię FPS-y, ale nie takie Call of Duty czy coś, tylko bardziej Serious Sam, Painkiller, tego typu Postal 2 na przykład. Strategie, czy to turowe, czy RTS-y, też bym do tego zaliczył. Tajkuny. Lubię gry, można to uznać jako gatunek. Teraz to się nazywa indie, a to jest powiedzmy freeware, ale chodzi No. mi o te stare gry freeware. Tak. No ja się zawsze śmieję, że wiesz, że to, co kiedyś było freeware, to dzisiaj spokojnie by indie mogło zostać nazwanym, ale No z drugiej właśnie. strony indie to wiesz, z jednej strony gra indie to jest na przykład Braid, nie wiem czy kojarzysz, Tak, bardzo Braid lubię czy tę grę. Undertale, ale z drugiej strony nawet ten Outlast jest grą indie, z tego co No i słyszałem, więc właśnie, i tu się tak strasznie pomieszało na tym rynku indie. Wkurza mnie to trochę, szczerze mówiąc. no i Bo też to tak. wiesz, przede wszystkim ta kwestia, że to już nie jest tak, że jedna osoba robi jedną grę przez 5 lat i to jest gra indie, tylko czasem po prostu są te AAA nawet, nie? Te takie AAA Indie No to jest w Man, ogóle zaprzeczenie. No Man's Sky, nie? No. Które też jest uznane za grę indie. Takie, dla mnie to są takie gry typowo artystyczne troszeczkę, ale w sumie czy Outlast jest typowo artystyczny, to nie wiem, nie? Ciężko stwierdzić. Ale no No. na przykład dużo gier, które kiedyś wychodziły jako normalne gry tam AAA, to dzisiaj jakby wyszły, to by były indie. Na przykład, nie wiem, powiedzmy Roller Coaster Tycoon, to dzisiaj nie byłaby gra AAA, w mojej opinii. Nie ma takiej możliwości, żeby ona się sprzedała na tyle, żeby mogła być tą grą AAA. Nie sądzę, żeby w ogóle ktoś się podjął tego, żeby ją wydać jako taką grę o budżecie nie wiadomo jakim.
I tu jeszcze jest, wiesz, do tego pytania jest jeszcze dalszy ciąg. Co najbardziej lubisz robić w grach? Wiesz, jak już grasz, na przykład. Co ci sprawia najwięcej Tak. przyjemności i frajdy, nie? W Tak, tym. tak, 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 tak. Myślę, że zwiedzanie. Czyli Ale taki to też bardziej nie. otwarty świat, nie? Tak, ale to też nie może być jakieś nasrane pełno nie wiadomo czego typu Assassin's Creed. Wiecie, o co mi chodzi? Tylko bardziej taki skondensowany świat typu właśnie jak Gothic czy Deus Ex. I w tym lubię strasznie grzebać. Natomiast jakieś zbyt duże otwarte światy typu Far Cry odstraszają mnie totalnie. I tam to cisnę co najwyżej tą główną fabułę i kończę grę. Nie chce mi się bawić, bo bez sensu to jest. Ciągle to samo robisz. A taka twoja ulubiona gra, jakbyś miał podać tytuł, który uważasz, że jest najlepszy? Są takie trzy serie. Myślę, że doskonale wiecie, jakie. Znaczy, ja się troszeczkę domyślam, ale też nie chcę. Nie wiem, Bioshock? Nie. Akurat Nie. nie. A, Znaczy, no to źle myślałem. bardzo lubię i szanuję, i mam nawet edycje kolekcjonerskie, ale moją Pingwinek. pierwszą. Pingwinek Pingwinek. Kelvin. Nie powiem, że nie lubię, ale na pierwszym miejscu no to absolutnie pierwsza i druga część Gothica. To jest w ogóle masterpiece. Ta gra jest moim absolutnym życiem. Ja gram w nią bez przerwy. O kurwa, od 14 lat. No. Średnio 3 razy w roku ją przechodzę. Jest genialna. Ona mi się nigdy nie znudzi. Na drugim miejscu Deus Ex oraz jego kontynuacja Invisible War. A tak, Deus Ex. No, też coś. Również przecudowne. Znaczy, to są FPS-o RPG-o skradanki, można tak powiedzieć. Znaczy, ja to No, zaliczam do RPG-ów. Bioshock się mocno tym inspiruje, nie? Tak, ale Bioshock inspirował się jeszcze jedną grą, którą bardziej się w mojej opinii. W sumie ona jest tych samych twórców, Irrational Games, System Shock. A, tak. Deus Exem i System Shockiem totalnie się inspirowali, to prawda. No i teraz trzecie miejsce, no to Heroes of Might and Magic, pierwsza, druga, trzecia i piąta część z dodatkami. A, czyli jednak jesteś w tej drużynie, która za czwórką mnie przepada. Znaczy, jest okej, okay, ale nie wrzuciłbym jej do topki w ten A, sposób. okej. Tu jest teraz takie dość ciekawe pytanie, bo ktoś zapytał, to nie jest nasze właśnie, to ktoś z Tak. Discorda, czy marzyłeś o tym, aby brać udział w tworzeniu tych gier, ewentualnie ogólnie może przy tworzeniu jakichś gier? Tak, i jeszcze bym do tego dodał, że na przykład wiesz, grasz sobie w jakąś grę i myślisz sobie, kurde, chciałbym do niej dodać coś takiego, czegoś mi brakuje, nie? Na przykład mod, coś takiego, nie? No. No to powiem tak, mam to za każdym razem, gdy gram w Gothica, bo w momencie, gdy grasz w jakąś grę i znasz ją już na pamięć, to wydaje ci się ona już za mała, wiecie o co chodzi? I przydałoby się coś jeszcze. Na szczęście teraz wyszły te Kroniki Mirtany całe. W każdym razie, no, bardzo bym chciał na przykład trzy questy dodać do Gothica od siebie albo coś takiego. Mega bym chciał. Na pewno, znaczy nie zastanawiałem się, jakie to miałyby być questy. Jednakowoż, gdyby była taka sytuacja, że miałbym możliwość coś takiego zrobić, to na pewno by mi przyszły do głowy. I to zdecydowanie spokojnie. Spoko. Spoko. No i to tyle. A co według ciebie jest najważniejsze w zbieraniu gier? I to jest tak, to jest troszeczkę na zasadzie, jakbyś miał komuś dać radę, o czym powinien pamiętać, jeżeli też będzie chciał kolekcjonować te gry. O cierpliwości przede wszystkim. Tak. I przede wszystkim, żeby sprawdzał wszystko, zanim naciśnie kup teraz. A, tak. Ale nawet zapytać o zdjęcie dodatkowe i wszystko. To przede wszystkim. Ale cierpliwość jest najważniejsza. Bo w momencie, gdy na przykład jesteś goły i wchodzisz na. Przyjdzie ci tak do głowy, że o, nagle chcesz zbierać gry, wchodzisz na tą polską scenę retro, czy polską scenę retropatologii, chciałem dodać. O tym też będzie, nie? I tak sprawdzasz niektóre kolekcje i. Po prostu dusi cię w środku i myślisz, że kurde, ja nigdy tego nie uzbieram. Ale jeżeli jesteś cierpliwy, to powoli ziarnko do ziarnka i nagle patrzysz w górę, tak jak ja teraz, i jest coś takiego, nie?
No ale to nawet ma się więcej z tego przyjemności, jak się tak powoli zbiera gry, na Tak. przykład co miesiąc z jakiejś tam wypłaty, że o, zasłużyłem teraz na tę grę, nie? Mogę No. sobie w No końcu to właśnie, kupić. tylko że wiecie, w Polsce to tak nie do końca działa z cenami gier. I doskonale chyba wiecie, No o zmieniają czym się, cały mówię. czas się wahają, nie? Nie o to chodzi. Chodzi mi o jedną konkretną rzecz. Chyba To wiem, o też co ci właśnie to, o chodzi czym będziemy jeszcze i będziemy mówić. o tym mówić, więc na razie może Tak. Dlatego na na razie razie nie tylko. mówmy, bo będzie potem, nie? Tak. I też trzeba szukać odpowiednich miejsc właśnie, skąd kupować te gry, nie? Aby cena była jak najlepsza. Tak, Na tu w pewno. Anglii, Ania, tak jak mówisz, masz rację. Przychodzi ta wypłata i jest satysfakcja faktycznie. Natomiast no, w Polsce działa to zupełnie inaczej, ale to tak jak mówimy teraz, wrócimy do tego. A jak dbać o swoją kolekcję? Jak już ją masz? Jak masz dużo płyt? Przede wszystkim z dala od kurzu i z dala od okna, od słońca. To w pierwszej kolejności. Wiadomo, jakieś tam protektory typu folie, wiecie, które chronią gry, ale to nie jest aż tak istotne. Te gry się aż tak nie niszczą bez folii na półce. Powiem wam tyle. Dla mnie to jest mit. A Także no jak. przede wszystkim te promienie UV i w kurz. Tak. A na przykład jak często przecierasz tam, po prostu tak, nie wiem, co, na przykład drugi dzień przecierasz z kurzu właśnie płyty, czy jak? Raz w Raz w tygodniu wystarczy. tygodniu, tak po Znaczy prostu. pudełka, nie płyty, nie? No tak, To wszystko w płyty. środku, nie? O kurczę, to byś miał na pewno dużo. No. Ale bo oprócz płyt jeszcze jakieś nośniki są u ciebie? Nie, Nie, tylko nie, na nie. nośnikach CD, DVD, Blu-ray. Nie tykam kartridży, nie interesuje mnie to zupełnie. A, Mam to gdzieś. Przy kartridżach już w ogóle, nie? Jo, przy Tam w tym kartridżach, środku, jakby się wiesz, mogło w pewnym zbierać. momencie, ja posiadam tylko kilka kartridży i w pewnym momencie po prostu jest tak, że ja nie wiem, czy mi się konsolka zepsuła, czy kartridż, nie? No i o to chodzi. Ale powiem wam tak, kusi mnie Nintendo 64 dla kilku gier. Ale podejrzewam, że i tak nie kupię. Chciałbym w oryginalną wersję, bo ja mam tylko remake, gra, która jest ściśle związana z twoim kanałem, czyli Tak, Conker. Conker. Tak, tak, No, tak, tak, tak. to mam remake na pierwszego Xboxa, natomiast bardzo chciałbym mieć też wersję oryginalną na Nintendo. Remake się tam różni paroma rzeczami. Znaczy jest więcej rzeczy. O, może tak. Jest więcej rzeczy, ale jest ocenzurowany trochę. A, no widzisz, to A jest o właśnie. Nintendo też jeszcze będziemy Tak, rozmawiać, z tak, tego tak, co tak, tak. pamiętam, no. To znaczy, wiesz co? Wersja Nintendo jest minimalnie ocenzurowana pod tym względem, że jest dostępny. Jest filmik, na którym na przykład jest cały taki świat, w którym walczysz z takimi nazistami. W sensie to są takie pluszowe misie naziści. Jest scena rozstrzelania jeńców. Tylko, że tej sceny nie ma w grze. Nie ma. Ale można. Były osoby, które się dostały do tego kodu źródłowego i odpaliły to, nie? To można na emulatorze to ogarnąć, czy nie? Myślę, że można chyba. Myślę, że tak. I na pewno pewnie są jakieś, wiesz, jakieś takie łatki do tego, że ci to dodają. No znaczy no konsoli to jest akurat w przypadku pierwszego, znaczy może nie, może na pierwszym Xboxie jest to możliwe, natomiast na Nintendo 64 z modyfikacją może być problem. No. Dość spory. A który swój zakup uważasz za najbardziej udany? Ten najbardziej udany, o którym marzyłem praktycznie, nawet jak jeszcze gier aż tak nie zbierałem, no to i nie mam niestety przy sobie tego. To są big boxy z Gothica, jedynki i dwójki. Polskie wydania. A dwa następne to wam pokażę tutaj. I to nie będą gry, ale ściśle powiązane z grami rzeczy. Czekajcie. Muszę się tu dostać, bo to mam owinięte folią. Muszę to ostrożnie wyciągnąć. Kurde. A dobra, już wiemy, już chyba. To jest oryginalna figurka, jedyna oficjalnie wydana chyba figurka z Gotika Trójki. To jest figurka Kurde. Barbarzyńczyka, jest zajebiście ciężka, 40-centymetrowa. Sprowadziłem ją z Francji. Jestem z niej mega zadowolony. Wiesz, A druga. ja widziałem to u ciebie na Instagramie.
Tylko, że wiesz, to było zdjęcie samej Nie było figurki, widać, że jest a taka wielka, nie? teraz dopiero jest No. to rzeczywiste zetknięcie się z Skala, tym, nie? jak to jest duże, nie? No, jestem mega z tego zadowolony. A druga rzecz, to też jest ściśle powiązana z moją ulubioną serią i to przyszło niedawno. To jest soundtrack z Heroes of Might and Magic O. na winylu, na Aha. podwójnym winylu, tak to wygląda w środku. Nie będę wyciągał tych winyli ze środka, ale no, Ale bardzo coś fajnie cudownego. wygląda. To jest limit, 1000 sztuk tylko weszło. I kupiłem to już z przesyłką za 60 euro. Chodzę na Discogsa przedwczoraj. Za 400 funtów ktoś to wystawił, nie? No to mi trochę mózgownica wybuchła. Ej, właśnie, No a mam ale. pytanie, bo jak masz tę płytę winylową, czy ją traktujesz jako takie, że wiesz, że posiadasz to i fajnie, czy też chcesz z tego korzystać? Chciałbyś odtworzyć tę płytę, Oczywiście. tak? Bo Oczywiście, że niektórzy to będę wiesz, korzystał. niektórzy na przykład w ogóle nie rozpakowują tego, co mają, nie? Nie, to było w folii. Ja to od razu rozpakowałem i będę tego słuchał. Jak się dobrego gramofonu dorobię, bo na byle gównie też nie chcę tego odpalać, żeby Tak, mi tak, czasem tak. płyty nie porysowało. No, no Okej. to te rzeczy to najważniejsze. Pytanie intymne, nie? Ile zapłaciłeś najwięcej za jedną grę? Znaczy, wiesz, może myśmy rozmawiali o tych pytaniach, jak coś, to możesz powiedzieć pomidor, nie? Ale Jak coś się ogólnie. wytnie. No. No dobra, no. Wiecie co, pokażę pięć najdroższych gier, jakie mam w Aha, kolekcji, bo je spoko, spoko. tutaj w sumie zrobię od najtańszej. Od najtańszej do najdroższej. Myślę, że przy najtańszej też będę miał zawał, nie? W pierwszej kolejności Kuon na PlayStation 2, wydanie brytyjskie. Oczywiście kompletne, żeby nie było. Za tą grę dałem. Będę mówił w złotych. Półtora koła. 1500 złotych. Druga gra, no to słynne Rule of Rose Tak. w wydaniu hiszpańskim. Też oczywiście kompletne. O Jezu, tu mam od babci kartkę świąteczną. Ej, bo to Z granem. wygląda tak, jakby ci babcia zafundowała Rule of Rose. Pozdrawiam babcię, kocham cię. No to za tą grę też półtora koła. Kolejna gra to jest Deep Fear na Sega Saturn. To jest gra rezydentopodobna, survival horror. Też oczywiście kompletna. To dlatego mi się urodziło, że możesz mieć jakieś kartridże, a ja zawsze zapominam, że przecież Sega, Saturn to już są Już płyty, była nie? nas, tak. Za tą dałem 1800 złotych. Kolejna gra Castlevania Symphony of the Night na PlayStation 1 w wydaniu limitowanym. Jest w mint condition. Też oczywiście w środku wszystko. Tu jest soundtrack. Tutaj jest mini artbook i gra. No i za tą 2000. No i teraz ta gra, ta jedna gra, nie? Creme Nie de będę la creme. tego, bo jest w takim kartonowym boksie, ale jest to Panzer Dragoon Saga na Sega Saturn. Jest to najrzadsza gra w Europie na Sega Saturn. No i za nią dałem 4 koła. Bolało, ale mam ją w kolekcji. Ona teraz tylko rośnie i jest też w bardzo ładnym stanie. Niektórzy będą może mówić, że trochę przepłaciłem, ale przede wszystkim chodziło o stan, bo ona jest w stanie po prostu cudownym. Więc A myślisz, że właśnie ceny tych gier wynikają głównie z ich tego, że są rzadkie, te akurat, które pokazałeś? tak, nie licząc może Castlevania Symphony of the Night, ona jest rzadka tak ogólnie. Znaczy, droga tak ogólnie. Ona Aha. może nie jest. Ją trafisz, ale no musisz zapłacić. Taki Bo na sposób na to. przykład Okej. w jednym materiale Energeek mówił, że miał jakąś rzadką grę z Japonii. I to było tak, że ona po prostu nie miała dużej ceny, ale ciężko ją było znaleźć w ogóle. Nikt się nią nie interesował. Ja chyba wiem, która to gra, i ja ją mam. U. Wydanie koreańskie.
Gry na PlayStation 3 Hakuna Matata. To chyba było to właśnie. Tak, tak. Fajnie. I on znalazł w ogóle jakąś Best Buy reedycja, bo chyba nie zczaił, że każde wydanie tej gry ma angielskie napisy. One ma, znaczy w grze. Mhm. One tu mają koreańskie i tak dalej. I on kupił reedycję, która jest o wiele tańsza od wydania premierowego, które ja mam, więc jestem też mega dumny z tego. Ha. No, teraz tak. Czy skolekcjonowanie tego, co masz, byłoby możliwe, gdybyś mieszkał w Polsce? Absolutnie nie. Właśnie. Może, no. Znaczy, może byłoby możliwe, ale nie w tak krótkim czasie. I bo to. Nie chodzi o to, że coś by nie mogło być dowiezione do Polski wcale. Mówimy bardziej o kwestiach finansowych, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Bo tak, wiesz, no ja te gry kupuję głównie na eBayu, więc wchodzisz na eBay i no po tak, prostu musisz, nie właśnie. wiem, jak super wysoką przesyłkę zapłacić z innego kraju i to jest No tak. wszystko, nie? No. Bo właśnie Także. wspominałeś ostatnio, że nawet kasetę skutera kupiłeś z Ukrainy, nie? Więc. Tak, ale to z tego względu, właśnie z tego względu, że ona nie wyszła już w Polsce, A, nie? okej. Ona droga nie była, ona tam kosztowała. Z przesyłką zapłaciłem 15 funtów już. A, no. No. O, teraz chyba jest i moje ulubione pytanie na tej liście. Co sądzisz o polskiej scenie retro? Same Janusze, czy może istnieją jakieś wyjątki? Powiem tak, no wyjątki są zawsze. Tam są w porządku osoby, które znam, ale gruba większość to jest ogólnie scena w Polsce to jest. Znaczy, ja rozumiem, sam miałem do czynienia z twoim imiennikiem, pewnym, przepraszam, że No tak, nawet wiesz, to było tak, że po prostu byłem na tej grupie, widziałem, że on ją prowadzi, coś tam czasami pisałem, ale jakoś tak nie powiązałem, że on nawet ma jakieś tam, wiesz, kurde, powiązania z uniwersum szkolnej, nie? no i jest jeden gość, którego nie ma praktycznie na żadnych grupach i pewnie ale zawyża ceny strasznie i zepsuł rynek retro w Polsce. Oczywiście ma swoich obrońców wolnego rynku, jak to w Tak. Polsce, co jest w ogóle dla mnie jakimś chorym absurdem, ale. I mieszka w miejscowości na B. Tak. Mieszka w miejscowości Borucin i powiem tak, wolę przepłacić u kogoś innego, niż kupić, jakby było u niego najtaniej. Tyle Tak. powiem. Taka jest moja No. zasada. Wiesz, mnie Za w to, co ogóle dziwi. Mnie w ogóle dziwi, bo na tej jednej grupie prowadzonej przez pana Axelio, No. zmieniam sobie kolor włosów codziennie, co nie jest oczywiście złe, tylko taką dla Tak, beki, tak, tak. dostrzegam, że tam w sumie jest całkiem sporo osób, które są takie normalne, nie? Ale że one się, znaczy dziwi mnie, że ich na przykład nie dziwi to, w jaki sposób admin tej grupy pisze posty. No ja myślę, Albo że nie komentarze. ogarniają po Co? prostu. Albo jakie komentarze pisze. W ogóle była kiedyś taka sytuacja, że gościu tam był na strychu i napisał to, że wiesz, grzebał Tak, tak. w tym. I tam pokazywał, nie wiem skąd, kasety chyba jakieś. Nie jestem pewien co, bo nie pamiętam dokładnie. I miał brudne paznokcie przez to grzebanie tam, a ten do niego wywalił, zanim zrobisz zdjęcie, to byś się umył, Tak. brudasie, nie? Ciekawe, No z czego to kurwa. wynika właśnie, bo tak też nie chcę mówić, że o, Polacy zawsze najgorsi, ale czemu akurat w tym, nie? Nie wiem, czy No, to jest jakaś tak. przywara postkomunistycznych krajów, które po prostu nie nauczyły się tego szacunku do retro? Prawdopodobnie tak. Może tak, może no. I ogólnie ja myślałem, że to pokolenie w miarę się zutylizuje jakoś, ale niestety to moje pokolenie i młodsze zaczyna, wiesz, też No. promować ten cały wolny rynek i jeszcze chamstwo na dodatek, nie? Ale Znaczy, jeszcze to jest no. wolny rynek. Ja nie mam nic przeciwko wolnemu rynkowi, ale to nie jest wolny rynek. To jest dla mnie już grube przegięcie pały. Wiecie, o co chodzi? No No wiesz, sami sobie dla mnie, utrudniamy tym tak naprawdę. No. Dla mnie to jest. Ja się zastanawiam, co te osoby by zrobiły, gdyby poszły do Biedronki po ziemniaki i ziemniaki były 50 kilogramów za. Otóż to. 50 zł za kilogram, bo wolny rynek. Otóż to. Pierwsze zaczęłyby się pluć i pierwsze by były posty, co się dzieje z naszym Tak. krajem. No, no to Tak. są właśnie takie osoby, Tak. nie? I jeszcze takie mam spostrzeżenie, że bardzo często, i tu nawet nie chodzi tylko o jakieś tam grupy stricte o grach, tylko
ogólnie o retro, bo pamiętajmy, że na Mhm. przykład Axerio też interesuje się polonezami na przykład, nie? No. Że takie sceny retro bardzo często zmierzają w kierunku po prostu boomerstwa. Oczywiście, że tak. To jest czysty snobizm. Wiesz, że o, kiedyś to było, bajki kiedyś to były. Wiesz, na przykład byłem raz, nie pamiętam, czy to był fanpage, czy grupa, ale było coś takiego, że po prostu wiesz, ktoś wstawiał, że kiedyś, wiesz, miś uszatek, fajne, fajne, nie? Ale jak ktoś już wstawił na przykład krowę i kurczaka, to nie, bo to już. A to przecież jest, kurde, krowa i kurczak jest z bodajże chyba szybciej niż 2001, to nie. Później niż 2001 to nie powstało. Dużo wcześniej, to na Tak, pewno lata no 90. były. właśnie. I właśnie też to tak dostrzegam, nie? Że taki okej, boomer, nie? No w ogóle on tam też robi jakieś, że on jest wyznacznikiem tego, co jest retro, a co nie, że na przykład PS2 to już jest retro, a PS3 jeszcze nie i jak on tak mówi, to musi tak być na grupie, wiesz co? Aha. Jak ktoś zwróci uwagę, to wypierdolaj. Tak. A babcia Władzia mówi, że nie wiem, że maszyny do pisania to jest retro i tylko to, nie? Bo No właśnie. tak. To jest temat rzeka, ale Ale jeszcze chcę, zanim skończymy ten temat, no to tak. te osoby, które bronią pozawyżanych cen, bardzo często są tymi samymi, które chcą wyżulić coś od ciebie za 5 zł. Tak. To są bardzo często te same osoby, nie? Tak, Więc tak, tak. tak tylko chciałbym dodać, powiedzmy na koniec. No. Tak. Możemy kontynuować. Więc, jakie zauważyłeś zmiany w kolekcjonowaniu kiedyś, a dziś? A może wcale nie nastąpiły żadne zmiany? Znaczy, poza tym, że rosną ceny, no to ciężko stwierdzić, czy coś się zmieniło, no. Znaczy, I podejrzewam, że ceny. może coraz mniej jest tych takich, wiesz, jeżeli nie ma reedycji gier, to może coraz mniej jest tych starych do zdobycia. Wiesz, jeśli chodzi o moją sytuację materialną obecnie, no to raczej rzadko jest tak, żebym miał tak, że nie mogę sobie jakieś gry kupić. Wiesz, o co chodzi, nie? Natomiast no, w Polsce to może być z tym bardzo duży problem. Cholernie duży, bo te gry gwałtownie drożeją. Potrafią na przykład o 100 funtów po miesiącu, jak kupiłeś, wzrosnąć. Tak to wygląda mniej więcej teraz. Ale ogólnie, czy coś się zmieniło? Na pewno jest więcej snobów i Januszy. Tak. To już właśnie Już mówiliśmy, no. wiesz, już to się w sumie właśnie łączy z tym poprzednim pytaniem, bo już ci chyba z 2 razy mówiłem o tym przypadku pingwinka Kelvina, nie? No. Gra z Play za 120 zł minimalnie, bo się zdarzają nawet wyższe, nie? Ej, ale poczekajcie, bo jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz a propos tego Tak, wszystkiego, tak, bo tak. jest ogólnie taki, nie wiem, czy to jest stan umysłu, czy coś. Wrzucasz chwalipost, nie? Na jakąś grupę, powiedzmy na Segę. Ja wrzuciłem jakiś czas temu Panzer Dragoon Saga na Sega Poland albo Sega Saturn Poland. Nie jestem pewien teraz. Jeden gościu mi napisał, że on ma 5 gier mniej rzadkich od tej i one go bardziej cieszą niż ta, którą ja mam. Nie, no to fajnie, no. Dobrze wiedzieć. Ale rozumiecie, bo ja nie rozumiem w ogóle sensu tego komentarza. To po pierwsze, No to tak. od razu widać, że to jest ból dupy, bo jakbym Tak, miał to, tak. to bym mówił zupełnie inaczej i wszyscy o tym doskonale wiemy. Takie I w ogóle zaprzeczenie, nie? jak tak nisko upaść, żeby w ogóle odważyć się, żeby coś takiego napisać? No. To jest dla mnie zagadka. Najlepiej w ogóle czegoś takiego nie komentować, bo w ogóle co napisać na coś Ale to też jest takiego? takie boomerstwo, wiesz, że Tak. kiedyś nawalaliśmy z kolegami pokrzywy patykami, a teraz te PlayStation To mi się dostają. kojarzy też z takimi rozmowami matkowymi. Tak. 500 plusy i tak A ty też dalej. miałeś taką sytuację, że o, masz tyle gier, to dej. Tak. O Jezu, to za każdym razem. Bardzo często się to pojawia, nie? O Albo kurde. jest jeszcze jedno pytanie, które mnie za każdym razem rozwala. Na przykład wrzucam kolekcję tutaj, kolekcji gier na jakąś grupę. I ktoś się mnie pyta, czy w nie w ogóle gram. Ja nie wiem, człowieku, czy ty chcesz się jakoś dowartościować tym, że pytasz się mnie,
że ja mam dużo gier i może ci odpowiem, że w nie nie gram, to wtedy będzie ci lepiej na sercu, że oj, no on ma tyle gier, ale i tak w nie nie gra, to gówno z nich ma. No nie rozumiem No tego. a najlepsze, że taki zarzut mógłby być do każdego kolekcjonera, nie? No. Rzucony. No No. właśnie. Trzymasz te obrazy w muzeum. W ogóle ten. Robisz coś z nimi? Po co ci one w ogóle? Tak? Jakaś kurwa Mona Lisa, kurde. Po co ci to? Po co ci. No. Nie, mentalność Polaków, jeśli chodzi o rzeczy, jeśli chodzi o kolekcjonowanie, no to jest ciężka, nie? To jest ciężki temat, naprawdę. I najlepiej, wiecie, co jest najlepiej zrobić? A propos tego, co najbardziej. A propos tego pytania, o które pytaliście, co jest najlepsze przy kolekcjonowaniu, jakich kryteria i tak dalej. Siedźcie najlepiej cicho. Obserwujcie se te grupy, może się coś trafi i kupicie. Jak coś, to se załóżcie Instagrama albo kanał na YouTube i tam nagrywajcie. O. Dajcie sobie spokój z grupami na Facebooku, bo to jest koszmar absolutny. Naprawdę. No, 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 No. no. No dobra, to. Tutaj pytanie też pieniężne. Czy w przyszłości chciałbyś sprzedać swoją kolekcję i na tym zarobić? Powiem tak, może nie całą. Może nie chciałbym sprzedawać całej. Może, wiecie, może przyjdzie taki dzień, że na przykład, nie wiem, będę miał tam żonę czy tam dzieci i stwierdzę, a koniec imprezy, no to sobie sprzedam wszystkie gry, no i podjadę tam tym nowym Porsche pod chatę, czy co? Nie no, nie jestem tak głupi, żeby kupować tak drogi samochód, to tylko debile tak robią. Mówmy się. Ale no, może przyjdzie taki dzień. Nie mówię, że nie, ale póki co nie. Na Czyli takiej nie zasadzie. jest tak, że kupujesz te gry z myślą o jakiejś inwestycji, tylko po prostu dla siebie, aby je kolekcjonować. Znaczy inaczej, o inwestycji oczywiście. Ja wiem, że to rośnie cena i też się tym mam to gdzieś z tyłu głowy, że wiem, jak to rośnie i ile to jest warte. Natomiast sprzedawać na razie nie chcę, ale oczywiście świadomość Aha, gdzieś inwestycji tam z jest. tyłu głowy. Okej. Tak, jak najbardziej. To teraz tak. Czy kupiłbyś dwa razy tę samą grę, gdyby wydano ją w inny sposób? Na przykład inne wydanie, inne opakowanie. Trochę. Tu tutaj trochę już o tym powiedziałeś, Tak. że w sumie no. Ujmę sprawę tak, na przykład swoich filmów DVD, nie? To są różne takie edycje filmów DVD, tam na przykład, wiesz, Wybrańcy Mocy czy coś tam. No i teraz, wiesz, mam parę filmów z tej serii, bo akurat mi brakowało Blade'a 3. I wiesz, i tak się zastanawiałem, czy by tej serii sobie nie kupić całej. Tylko, że wiesz, pierwszy i drugi zeszyt są Batmany Nolana, a ja już mam dwie części i się zastanawiam, czy wiesz, czy w ogóle to kupować i czy ty byś coś takiego chciał. Kupiłbym. Jeżeli by mi Tak. zależało na jakiejś serii wydawniczej, to bym kupił. I to przykładem wiem, jest ekstra klasyka, którą bardzo chcę uzbierać, co będzie potwornie trudne, i kolekcja klasyki. Mimo, że te gry mam na przykład w premierowych wydaniach już dawno. Rozumiecie, o co chodzi? To mimo wszystko z ekstra klasyki chciałbym je też mieć, przede wszystkim ze względu na sentyment. Bo ekstra klasyka to jest jakby, jeśli chodzi o moje gamingowe życie, no to jest wszystko, nie? Czy kolekcja klasyki. Wszystko się zaczęło od tego. No. A jaki posiadasz stosunek do platform takich jak Origin, Steam, Epic i tym podobne? Wstyd się przyznać, nie posiadam żadnej z tych platform. Natomiast no, będę musiał założyć Steama, jak sobie jakiś lepszy komputer kupię, bo ja gram na retro kompie, ja nie potrzebuję póki co do nowych gier kompa, gram sobie na konsoli po prostu w jakieś nowsze gry. No i wtedy będzie mus, żeby założyć, myślę, żeby na przykład ograć, co wyszło na PC-cie tylko. Co wyszło na PC-cie tylko tak po 2010 roku. Taka jakaś duża gra. Ale tylko na PC-cie, stricte na PC-cie. Właśnie muszę się zastanowić, czy jest jakaś, bo teraz jest właściwie tak, że wiesz, że w sumie to na konsolę i na peceta też prawie, że może nie jednocześnie, ale że wychodzą te gry. Tam chyba nawet The Binding of Isaac, chyba coś takiego, też raczej wyszło na konsolę, o ile dobrze pamiętam. I teraz trudno mi stwierdzić.
kurde. No właśnie, bo po tym 2010 roku jest też PlayStation już w Polsce na tyle popularne, że wychodziły, większość tych gier wychodziła, a mi chodzi głównie o to, że po 2010 rozpowszechniły się te kody. Tak. Ja wiem, bo ja sam mam te opakowania, które tak naprawdę, no mają tę płytę w środku, ale tam nie ma zawartości gry. Tam są ewentualnie No i jakieś dodatki, typu wiesz, PDF z historią, tapety jakieś. właśnie o to chodzi, że to by musiała być taka gra, która wyszła już tylko na PC-cie i poza kodem jej nie dostanę. Rozumiecie? Tak. Bo jeżeli wyjdzie na konsoli, to w ogóle bez zastanowienia biorę wersję konsolową. Właśnie pamiętam, że raz wspominałeś, że nawet dla zwykłej wersji Mario Forever, żeby mieć fizyczną wersję, mógłbyś zakupić jakieś wydanie płyty z magazynu typu Click czy Play. Tak. I mam właśnie Aqua Digger 3D, Play Publishing, na którym są bardzo dużo gier Buziola. Postaram się je wszystkie wymienić. Jest tam Urbagility 1, jest Mr. Muscle 2, Mario Minix, Mario Berek, Mario Shooten, Tak. Mario Forever, Ninja Yonder Deluxe, Madlock Noid, Kulkis. Chyba. I Bot Blob. Tak. I wszystkie te gry są na tej płycie, więc ja już mam je fizycznie i jestem z tego mega zadowolony, bo one poza tymi chyba płytami Play Publishing, one nigdzie nie były wydawane. Wiesz co, w Kliku raz była wydana wersja Mario Forever, taka jedna ze starszych. No, ale wiesz, tych wersji jest sporo, nie? Teraz to tam No. chyba była 3 ileś, a teraz to nawet chyba do 8 poszło, a im dalsza, tym gorsza, nie? No nie, wiecie co, ja gram to Mario Forever, w które ja lubię grać, jest prawdopodobnie wersją z roku 2004. O. Jedyne, co tam było zmodyfikowane, to były to laboratorium, co się Tak, przeskakiwało tak. dalej. To chyba tlen robił, tak? Tak, Tlen. to miał być świat O2, no ale się pokłócili O. tam. No, coś tam było, że Buziol się z nimi pokłócił i ostatecznie zamienił nazwami to miejsce. Tak, no to ja mam tą wersję, gdzie tylko to jest dodane A. i nic więcej. I mi ta wersja pasuje, ja tylko w nią gram. Ona jest w ogóle chyba też najbardziej stabilna ze wszystkich, tak mi się wydaje. No w każdym razie tak to wygląda, No. nie? A teraz uwaga, bo są tak naprawdę trzy ostatnie pytania, widzę, nie? Tak, ja jeszcze jedno chciałem dodać, Jeszcze jedno, no dobra, 3 plus ale 1. dobra, to. To teraz, jaki masz stosunek do Nintendo, o którym już wspominaliśmy wcześniej w sumie troszkę? No, stosunek do firmy Nintendo mam taki, że to są chuje po prostu. No. Nie oszukujmy się. To są ludzie, nie wiem, bez duszy, Znaczy, wiesz według co? mnie. Ja ci powiem, że ja się jakoś tak nie orientowałem w tym, bo nie mam żadnej. Mam, wiesz, Nintendo stare gry, lubię Mario, lubię Kirby'ego i tak dalej, ale to jest ten taki max, który mnie interesuje. Natomiast wiem, że u nich ta polityka jest dość słaba. Na przykład czepiają się bardzo Romów, a ludzie odkryli, że na jakiejś konferencji, jak grali w odświeżoną wersję Super Mario Bros., to się To okazało, że oddanie domu. tak, No. pirackiego Romu. A propos tego, to ja kiedyś słyszałem, że soundtrack do Assassin's Creed na CD został pobrany przez twórców piracko z internetu i wydany. Także, no. A wracając do tego Nintendo, no to oni pozywają na przykład jakiegoś biednego dzieciaka. Nie, znaczy, ja już nie wiem, czy to jest fake, czy nie. Obstawiam, że nie. Że pozwali kiedyś dziecko, które zrobiło sobie samodzielnie gierkę jakiś z biednego kraju, bo zawsze marzyło o grach Nintendo. Jakiś automacik sobie zrobiło i pozwali chyba go na $1 milion czy dwa. A ja właśnie, wiesz co, bo ja zawsze, kurde, ja widziałem to i ja zawsze to traktowałem jako takiego śmiesznego mema, ale nie wiem, czy to Ale jest prawda. obawiam się, że chyba nie. I to jest straszne. No i właśnie czepiają się i wiesz, też się kurczowo trzymają tej swojej głupiej platformy, zamiast wiesz, wydać coś poza. No teraz wydali chyba na PC-cie Pokémon.
Pierwszy raz chyba. Nie, czy coś. Tam Pokémon Arceus, coś tam. Tam inaczej to się Nie nazywa, nie zapominaj pamiętam. jeszcze o Zeldzie CDI, nie? Tak. To było Panasonic CDI, tak? Czy Philips. Philips CDI, bo do Panasonic FreeDO było. Dobra, nieważne, pomyliłem mi się konsolę. W każdym razie widziałem tą Zeldę i ja lepiej w pamięci rysuję, nie? No, ale powiem tak, chcę mieć konsolę Nintendo jedną. Nie, dwie. Chcę mieć GameCube'a dla kilku gier, gdzie tam chyba tylko jedna jest od Nintendo, Luigi Mansion. Nie, jeszcze Metroidy są, przepraszam, od Nintendo. I chcę mieć Nintendo Wii też dla kilku gier i też głównie nie od Nintendo. Gry to Mad World, Deadly Creatures. Chcę mieć wersję Manhunta dwójki na Nintendo Wii, bo to mnie strasznie ciekawi. Nie wiem, czy jakim cudem to w ogóle na konsolę wyszło. Gdzie to jest, wiecie, Nintendo jest prorodzinne strasznie, a wydali Manhunta. Znaczy, wiesz co? Z drugiej strony też Conquera wydali, nie? No właśnie, nie? To Znaczy, jest to. ja nie wiem, czy Nintendo jest takie, czy oni się mocno czepiają tworzenia jakby takich gier i wydawania u nich. Wydaje mi się, że są bardziej upierdliwi w kwestiach prawnych. No, może być, bo też Bully wyszedł na Wii. Takie GTA w szkole to jest. Może trochę bardziej brutalne? Znaczy, bo tam się chodzi o kwestie psychiczne uczniów też, nie? Tak. Tam trzeba się niekiedy znęcać i tak dalej. Ale przy postanu. No. Okej. No, ciekawostkę jeszcze dodam od siebie, że ja skończyłem Postala dwójkę mając 8 lat. Także. No. Teraz wyszła nowa część, ale jest taka sobie podobno. Powiem tak, i tak zagram, bo to nie wygląda tak źle jak trójka, bo jestem przekonany, że i tak mi się będzie podobać. No. Tyle. Wygląda jak dwójka, tylko bardziej gumowa, nowsza grafika, no i tyle. Właśnie, tu chciałem jeszcze, jak był stosunek do Nintendo, to chciałem dodać jedno pytanie. Stosunek do Play Publishing. Powiem tak. Wiadomo, jakie ich gry są, ale i tak ich kocham całym sercem. Ale powiem tak, nie lubię tych gier typu, tych takich poważniejszych, typu Detektyw Rutkowski z Bach i Jest. tak dalej. Znaczy poważniejsze, Poważne nie? gry. Poważniejszych, ale uwielbiam, mam straszny sentyment do Kajko i Koko Sztuka Latania, czy tam właśnie Aquadigger 3D, czy nawet do tych Polder Racer, Driver, znaczy, czy tam... Co oni jeszcze mieli? Iceland. Skrzaty leśna O przygoda. Jezus, skrzaty, ale to nie jest. Oni tylko to wydali, nie? Oni Tak, tak, tego. tak, tak, tak. No. To jest Brave Dwarfs 2, nie? Tak. I jeszcze często wydają te płyty w formie takiej zawieszki do kibla. Nie wiem, czy. Wiem, widziałem to, ale nie kupiłem tego nigdy. Ja byłem z tego okresu, gdzie były albo papierowe, Tak. albo plastikowe, normalne pudełka, nie? W ogóle, tak, No. do widzów teraz, jakbyście gdzieś widzieli gry Play Publishing, ja chętnie od was odkupię, bierzcie jak coś hurtowo, ja to zbieram, mimo że to nie jest zbyt dużo warte, chcę to mieć. Aha. Ja mam dla A nie ciebie, no. przeszkadzałoby ci, jakby było w papierku? Zależy jaka, bo A, na przykład Pizza Commander wyszła w Polsce tylko w papierku. Aha, okej. I też były gry, które na przykład wyszły i w papierku, i w tej plastikowej. Ja chcę wersję tą plastikową Tak, jednak, nie? no. To my To tak samo taką. do filmów w sumie. Tak. No. Znaczy Chyba tylko w tam, tak. plastikowej, no. I ten, pingwinek Kelvin nadal czeka, nie? Na ciebie, u mnie gdzieś tam. Cieszę się, cieszę, naprawdę. Tak. Żebyś nie musiał, wiesz, za 140 kupować, nie? Co jest Bez kompletu. oczywiście prawidłową ceną, no bo wolny rynek, szybki rynek, No, nie? szybki rynek bardzo. Znaczy, już nie wspominałem o tym, że to jest jedna sztuka na Allegro i on sobie jedną taką cenę, bo tak, ale No. 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 Okej. To teraz tak. Czy po przeprowadzeniu się do Polski będziesz dysponować odpowiednio dużą przestrzenią do przechowywania swoich gier? I w ogóle też może do tego dodajmy tam proces tego, że część masz tu, część masz tam, nie? I Tu jakbyś. masz większą część w Anglii, nie? Więc Tak, będziesz ją musiał tak. zabrać, jakbyś jednak wrócił.
No, jeśli kiedyś wrócę, no to oczywiście, no, będę dążył do tego, żeby mieć tą przestrzeń, no, żeby pokój mieć na to głównie. I to nie tylko na gry, wiadomo, No na tak, no to jest muzykę. trudne pytanie w sumie, bo dopóki tego nie weźmiesz, to nie będziesz pewien, jak to tam będzie wyglądało wszystko, nie? Na Nie, pewno. na bank, nie? Jeżeli na przykład wynajmę mieszkanie w innym mieście, a nie będę miał gdzie w nim go trzymać, no to będę trzymał w domu rodziców. I wiecie, i bezpiecznie, No tak. i żeby tam se wszystko było, i po prostu jak coś mi wpadnie, to tam będę dowoził do tego domu, więc no, spoko. Spoko. Tak, mniej więcej tak to zamierzam rozwiązać, jeśli kiedyś będę w Polsce. No. Okej. Tak, ej, a sam przewóz tego przez granicę? No, będę musiał, jeśli do tego dojdzie, no to wynająć busa przeprowadzkowego. Po prostu. To nie jest to nie jest jakiś koszmarny pieniądz, więc. Wiesz, Spoko. tylko musisz zaznaczyć, że się przeprowadzasz, żeby mniej się czepiali czy coś tam. A, tak. No, tak to Dobra, wygląda. do nas Coś tutaj wpiszę. nam spami, ale to nic. Dobra, to tam Jeszcze wiesz. ostatnie pytanie już, Tak, w sumie nie? ostatnie pytanie. Czy planujesz nagrywać coś na YouTube, czy treści będziesz stawiać tylko na Instagramie? Planuję nagrywać na YouTube, ale dopiero jak będę miał odpowiedni sprzęt do tego i wiecie, ja też trochę boję się przełamać, bo powiedzmy, że ten wywiad pogadanka, nazywajmy to jak chcemy, jest pewnym rodzajem przełamania się. Ja się boję, nie wiem, boję się upokorzenia, zbłaźnienia, rozumiecie o co chodzi? Znaczy wiesz, no bardziej niż Aksedio się nie da, więc to nie jest takie, No wiesz. właśnie. No, wiecie o co, ale też pochodzę z małej wsi, gdzie, wiesz, może były podśmiechujki, a w sumie mam to tak Znaczy naprawdę wiesz, teraz w ze dupie. mną było tak, że tak naprawdę co, prowadzę ten kanał prawie od 12 lat i tak na dobrą sprawę mało kto się nim interesował. Tam nawet w sumie część moich znajomych się tym nie interesowała. I dopiero tak naprawdę. Jak wstawiłem ten konkurs związany z książką, to jakieś tam osoby zobaczyły, że coś tam robię. I nawet się zdarza, że moi rodzice mówią, a tutaj był taki i taki vlog. I mnie to tak przeraża trochę. Wiem, że tego pewnie nie obejrzą w całości, ale. Znaczy, Znaczy, wiesz, tam wiecie. chcą, to niech oglądają, tylko mi chodzi bardziej o to, że to jest dla mnie coś nowego. No, rozumiem. Przede wszystkim też może nie chodzi o ludzi. Nie tyle co o ludzi, ale co o mój odbiór po nagraniu tego. Ja się będę 50 razy rozmyślał, czy to jest dobrze. Ale wiesz Wiecie co, o co to tak chodzi. na początku jest, bo też człowiek musi się przyzwyczaić do swojego odbioru, nawet nie wiem, jak się nagra swój głos, to on inaczej brzmi. I to po prostu jest kwestia przełamania się. Właśnie, i ta pogadanka, wywiad jest dla mnie czymś, gdzie chcę sprawdzić, jak sobie poradzę przede wszystkim, nie? Nie, no ja myślę, że jest jak najbardziej okej i naprawdę ciekawie o tym opowiadasz, a też wiesz, musisz pamiętać, że no jednak zawsze można coś wyciąć, coś powtórzyć, nie? To Tak. tak naprawdę od ciebie tylko Chociaż zależy. tutaj, wiesz, tutaj nie wiem, czy będzie cokolwiek Nie, tylko tak wycinania. ogólnie mówię, nie? Że to tak naprawdę nie ma się czym No. denerwować. W ogóle już praktycznie godzinę, nie? To nagrywamy, więc to Tak. jest spoko. I montażu chcę się troszeczkę poduczyć, bo nie ogarniam tego za bardzo, nie? A i To w nie są ogóle. trudne rzeczy. Sony wygasie tam, nie? No, a propos tego oglądania przez znajomego, bo to moja mama ostatnio skomentowała twój film, Tak. na którym nie wspominasz. Wiesz, bo ja tak początkowo what the fuck, bo wiesz, tak, no nagrywam te filmy, ale nie wiem co w jakiej minucie pada, nie? I... Ale No, może i to to też dobrze. obejrzy, to pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. No, tak, pozdrawiamy mamę, tatę i siostrę Olimpię Buziaki. Dziadka i babcię oczywiście też. No. No, na pewno chcę nagrywać, nie? Ale no jeszcze chwilę, dajcie mi chwilę. Muszę obejrzeć 10 razy tą pogadankę, żeby sprawdzić, czy jest okej. Okay. Wiecie, o co chodzi. Tak, na pewno jeszcze ludzie w komentarzach, myślę, że cię też Tak. będą wspierać. Myślę, że bardzo by No. chcieli taki No kanał, i aby się też pojawił. zanim się pojawi pytanie, to też powiedzmy o tym, żeby zadawali pytania pod tym postem a propos drugiej pogadanki, którą przeprowadzimy kiedyś tam. Tak, bo umówiliśmy się na dwie pogadanki, bo tak jak żeśmy wspominali, jeszcze się interesujesz ogólnie muzyką dance'a, ale i w sumie nie tylko. Muzyką ogólnie, Tak, z pewnymi i wyjątkami. tak.
I właśnie tutaj nawet mieliśmy ułożone jedno pytanie, ale potem stwierdziliśmy, że ono tam gdzieś na później będzie. Więc jak ktoś ma pytania związane o muzykę, o jakieś nośniki To muzyki, też już teraz nawet tak, możecie zadawać. tak. My oczywiście też ze swojej strony coś tam wymyślimy. No, aczkolwiek, znaczy, ja coś tam wiem o tym, No, my też będziemy ale musieli się trochę dokształcić przed tak. wywiadem Ale kolejnym, no. spokojnie, bo ostatnio ci powiedziałem, że lubię Zorotla, to już jest plus, nie? Tym to mnie zaskoczyłeś. Ej, lubię całą twórczość Zorotla, czyli jeden kawałek. To są już takie odmęty cierpienia, że. Ale że szacun, że to w ogóle kojarzycie, bo to jest. Kto to zna w ogóle? Tego nie ma. Gdzie to było i kiedy, nie? No A to w tak. ogóle kiedy. A No. propos Zorotla, nie? Wchodzę kiedyś do sklepu muzycznego w Rawiczu i tam stare single były i patrzę, kurwa, jest single Zorotla. Ten Zorotl, ten niebieski ufoludek z Eiffel 65 sobie stoi, nie wiem, czy on celował ręką, nie pamiętam, w każdym razie był tam ten single i chyba pójdę go tam kupić. Jak będę w Polsce. Czyli tam jest tylko jedna piosenka. No bo w Tak, on sumie nie wydaje. więcej nie ma. No. No nie, no on tylko chyba jako Zorot to chyba tylko jeden singiel był. No. W ogóle też nie wiem, jaki zamysł był tego, żeby to w ogóle podjąć się tego projektu Zorotla. Po co? Znaczy, Ale wiesz no. co, to jest. Ale była swojego czasu ta moda na różne maskotki typu Crazy Frog, jakiś tam Snappy czy coś. No to w sumie można powiedzieć, że Zorot był pierwszy. Jakieś właśnie kosmokwaki, o. O, ale Kosmokwaki lubię. Wydali jedną kasetę i o, to jest moje dzieciństwo i ona była dance'owa też. W ogóle nie wiem, czy wiecie, kto podkłada głos jako Kosmokwaki, wokal. Kojarzycie takiego disco-polo wykonawcę jak Bobby? Właśnie nie. Nie, chyba nie. Chyba, że jakiś kawałek Jakiś podasz, to kawałek może będziemy popularny? wiedzieć. Jezu, nie wiem. Nie znam się aż tak na disco-polo. W każdym razie, no na pewno. Czekaj. Jedyna taka jak ta, coś takiego, oni A, śpiewają. coś, no. No to jest Bobby. W każdym razie on odpowiada za kosmokwaki, tylko że kosmokwaki są dance'owe, nie disco-polowe, nie? Ale dobra, o tym myślę, że pogadamy wtedy przy następnej Tak, okazji, się bo. zapędziłem. Nie, no spoko. Więc widzicie, tutaj macie przedsmak. Oczywiście zachęcamy Was do komentowania, do zadawania pytań z gier też, bo Oskar też by na pewno odpowiedział wtedy w komentarzach, jak coś. Jak najbardziej. Dobra, no to w takim razie. Myślę, że na tym sobie zakończymy. Pierwszy tego typu Tego format, typu, tak. tego typu O, format na kanale i myślę, że nie ostatni. No. ja z miłą chęcią możemy nagrać więcej. Jeżeli widzowie będą chcieli, to jestem jak najbardziej. Jasne, 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 jasne. No, także wstawimy to w następnym tygodniu, tak myślę. No i co? Okej. I w takim razie żegnamy się z widzami. Do następnego. Trzymajcie się, do zobaczenia, do drugiej pogadanki. Cześć.